tvpodkarpacie.pl. Książka Gorzka wolność, wspomnienia ocalonej z Holokaustu to relacja Jaffy Wallach, uratowanej podczas niemieckiej okupacji przez Józefa Zwonarza, mieszkańca Leska. Książka ukazała się pod koniec zeszłego roku. W Leskiej Bibliotece odbyła się jej promocja. Kolejny kawałeczek bardzo chlubnej historii tego naszego miasta, który już poznał świat, nie poznała Polska, a Lesko powoli zaczynało zapominać, a trzeba o tym przypominać i cały czas pamiętać. Publikację uzupełnia napisany przez dr Elżbietę Rączy rozdział poświęcony sytuacji Żydów w powiatach Leskim i Sanockim w latach 1939-42. Te wspomnienia są pisane z perspektywy kobiety, z perspektywy Żydówki, z perspektywy matki. Osoby, która cały otaczający świat z racji tego, że no, była Żydówką w czasie okupacji, prawda, więc wiadomo, że podlega zagładzie, i ona cały otaczający świat odczuwa jako wrogi, brała jako wrogi i z tej perspektywy na to patrzy. I co ciekawsze, z tej samej perspektywy na to patrzyła, będąc ukryta przez Zwonarza, i z tej samej perspektywy patrzyła na to parę lat później, kiedy pisała wspomnienia. A z drugiej strony te wspomnienia pokazują, jak potężne są pokłady ludzkiej wytrzymałości, kiedy się walczy o życie swojej najbliższych, i jaką potrafi mieć człowiek determinację, żeby walczyć o drugiego człowieka. I ten przykład to jest po prostu Józef Zwonarz. Wspomnienia po raz pierwszy ukazały się w Stanach Zjednoczonych w 2006 roku. Do rzeszowskiego IPN-u trafiły za pośrednictwem Ewy Baranowskiej. O wspomnieniach Ewy Wallach mówiło się w Lesku już od bardzo dawna, dlatego że jej wspomnienia ukazały się w Stanach Zjednoczonych, ukazały się w kilku wersjach językowych. W Polsce, u nas w Lesku mówiło się o tym, bo przecież o historii Żydów i o ich ukrywaniu przez Zwonarza wiedzieli wszyscy. I któregoś dnia przyszedł tu Romuald Zwonarz, syn Józefa, i przyniósł te wspomnienia w tłumaczeniu na język polski, pisane na zwykłej maszynie i, że tak powiem, w wersji takiej przetłumaczone po polskiemu. Ale po ich przeczytaniu czuło się, że w nich jest ogromna wartość. Padła propozycja, aby Leska Biblioteka wydała te wspomnienia. Niestety finanse placówki na to nie pozwalały. Ewa Baranowska, dyrektor biblioteki, łatwo nie odpuszcza. Udała się więc z tekstem do Bogdana Szymanika z wydawnictwa Bosch, który z kolei polecił przedłożyć te wspomnienia w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie. I tak w skrócie można opisać historię polskiego wydania Gorzkiej Wolności. W promocji wzięli udział córka i syn Józefa Zwonarza. Będąc synem, to czytałem to w sposób subiektywny. Jedyne wrażenie, jakie, no może nie jedyne, bo ja to znałem i w związku z tym czytając, konfrontowałem z tym, co mi tato opowiadał, to pierwsze moje wrażenie było wiersz Leopolda Staffa, pierwsza przechadzka. Będziemy znowu mieszkać w swoim domu, będziemy stąpać po swoich własnych schodach. Chodzi o to, że ci ludzie przetrwali dzięki wielkiej sile nadziei. Druga refleksja to jest film Claude'a Lelouch'a Mężczyzna i kobieta. Ta sama sytuacja opowiadana przez dwoje osób i myślałem, że będzie to tylko uzupełnienie wzajemne. Okazuje się, że przedstawione zupełnie inaczej. Czym pan sobie to tłumaczy, tą rozbieżność? Albo jest zamówienie na pewien temat, albo po prostu pamięć ludzka jest wybiórcza. Czasy, o których pisze Jaffa Wallach, dobrze pamięta starsza córka Józefa, obecnie Maria Michniewicz, która w tamtych latach miała 12 lat. Zarówno żona Józefa, jak i dzieci na początku nie wiedziały o ukrywaniu przez męża i ojca Żydów. Gdy się jednak dowiedziała... To ja się pochwaliłam od razu koleżance, że wiesz, u nas są Żydzi. No, ona rodzicom i po wojnie mówi, no myśmy wiedzieli o tym, że u was są Żydzi przechowywani. Na zakończenie spotkania dr Elżbieta Rączy stwierdziła: niewiele jest miast w Polsce, które mają takich bohaterów. Musimy o nich pamiętać, choć nie są oni w Lesku w żaden sposób upamiętnieni. Oby te słowa stały się bodźcem do działania i upamiętnienia historii naszego regionu. tvpodkarpacie.pl